po prostu czasami w życiu tak jakby dostaje się, ja wierzę, że to jest jakiś rodzaj daru. Właśnie spektakl, książkę, film, widok, po których jakby już nic nie jest do końca takie samo, jak było wcześniej. Pamiętam, bo mi ktoś powiedział, że nikt za mnie nie odpowie na to, kim ja jestem, że jeżeli ja sama znajdę tą odpowiedź, to nic mnie po prostu nie będzie w stanie złamać wtedy. I tak się stało. Te początki, jeśli się zaczyna człowiek realizować, one mogą budzić w nas lęk. Bo to jest podjęcie jakiejś decyzji, bardzo często innej niż pokazuje świat, rzeczywistość, niż ci podpowiada wszystko wkoło, poza tobą. Te supermoce, one rosną w ciemności. Ja się przez całe życie wstydziłam tego, że nie jestem doskonała, a nie o to chodzi. I to jest też taka zmiana, że ktoś wie, kogo widzi, a my nie musimy udawać. Mamy bardzo dużo wątpliwości, ja też miałam bardzo dużo wątpliwości do tego, czy mam prawo być taka, jaka jestem. Każda z nas ma w sobie siłę. Dlatego, że nagle się okazuje, że można czasami bezszelestnie, bez słów przekazać sobie taką ilość informacji. Więc też mam jakąś taką refleksję, że czasami dobrze przyjąć tych nowych ludzi, którzy też przychodzą. Czasami to bywa zaskakujące. Naprawdę wystarczy mała iskierka, żeby sprawić w ruch coś, co powinno być dawno w tym ruchu, a po prostu w nim nie jest. Każdy z nas powinna być swoim sterem i okrętem. To ty powinnaś wiedzieć, gdzie dojść. Ja uważam, że niezależnie od tego, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną, należy słuchać siebie. Ale to wymaga też tego, że jednak wybierasz, że idąc jakąś drogą, czegoś nie robisz. A co straciłaś? Ciszy dochodzą do mnie jakby głęboko chowane tematy, z którymi muszę poradzić sobie sama. Chyba każdy, tak jak jest zdanie i ma przecinek, potrzebuje takiej przerwy i pauzy. I każdy po prostu tę pauzę wykorzystuje inaczej. Przyszedł taki czas, kiedy to właśnie ciało zaczęło mi dawać takie sygnały, że intensywność mojego życia jest za duża. I gdybym się nie nauczyła w ogóle słuchać tego ciała, no to pewnie ani nie byłabym w tym punkcie życia, w którym jestem dzisiaj, ani też już na tamtej energii też jakby nie mogłabym więcej doznawać świata. Nawet nie chcę właśnie mówić, że więcej osiągać. Dłużej mocno żyć, tak bym powiedziała. Nie ma chyba takiej możliwości, żeby sobie człowiek nie dał rady. Ja myślę, że kobiety są dla siebie bardzo wspierające. I kobieta ma taką umiejętność sprawiania i jednania ze sobą ludzi, jakby człowiek się poczuł członkiem rodziny. Mam jakieś takie ogromne szczęście w ogóle do ludzi w życiu. Jak pomyślę, jak w różnych momentach życia stali przy mnie moi przyjaciele, czy bliskie mi osoby z rodziny, to wiem, że to są takie... jakieś mam taką wizję teraz takich, wiesz, filarów, czegoś po prostu takiego, co cię tak bez reszty wspiera. Silne kobiety mają silne rodziny.
tu mam takie właśnie przebłyski, że kobiety są, jak już naprawdę się je właśnie rozbierze z tych wszystkich rzeczy, które im ciążą w życiu, to moim zdaniem jest taka fajna szczerość i radość. Szukajcie jakiejś jednej rzeczy w sobie, z którą chcecie wyjść do drugiego człowieka, do drugiej kobiety i bądźcie gotowe na to, że ten świat wam odpowie pozytywnie. Ja się już nauczyłam, bo też mi to zajęło dużo lat, żeby wymawiać marzenia na głos. Jeżeli usiadłaby przed tobą kobieta, która jest w procesie i ma to, co my przeżywałyśmy, ciało mówi, wiesz, czuję totalnie, że coś powinno się wydarzyć w jej życiu, co byś jej powiedziała teraz, wiedząc to, co wiesz? Powiedziałabym jej, ufaj sobie i bądź odważna. Dziękuję, że przyszłaś. Dziękuję.